Monety drugiej RP. Bardzo popularne. Dwójki, piątki, dziesiątki z wizerunkiem głowy kobiety. Tak zwana polonia. Kobieta w chuście. Dostępne trzy nominały. Tak jak wspomniałem: 2, 5 i 10 zł. Dwójeczki wybite w latach 1932, 1933 i 34. Piątki. Również w trzech rocznikach. 32, 33, 34. Dziesiątki wybito w dwóch rocznikach: w 32 i w 33. W 32 w dwóch mędnicach: jedna ma znak mędnicy warszawskiej, druga nie ma. Tutaj akurat egzemplarz bez tego znaku. Pod lewą łapą Orła nie ma znaku. Może znajdę taką ze znakiem. Pokażę. Jest tutaj 32 ze znakiem. Takie dziesiątki również w, roku, w roczniku 33. W 34 już ich nie było. Zastąpiły je 10 złotówki z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Wszystkie monety są na sprzedaż. Będą one dostępne na mojej grupie Facebookowej, do której link podam w komentarzu. Można też kupić je u mnie w sklepie stacjonarnym. Może pokażę, ta wygląda grupa. Link podam w komentarzu. Tutaj adres sklepu, numer telefonu. Można zamówić telefonicznie, można napisać, zapytać na której będę giełdzie. Jeżdżę po całej południowej Polsce, po różnych giełdach: Lublin, Puławy, Kielce. Bytom, czasami Kraków, Łódź, Warszawa. Zapraszam do subskrybowania kanału. Można się dowiedzieć coś o monetach drugiej RP. Można sprawdzić oferty sprzedażowe. Można coś zamówić. Zapraszam do odwiedzenia grupy facebookowej. Monety, dyskusje, kupno, sprzedaż. Codziennie dodaję nowe oferty nie tylko monety drugiej RP, również monety PRL-u, monety świata, głównie srebro, rzadziej, złoto, monety próbne, monety miedzianiklowe, cały przekrój roczników, epok. Zapraszam.